Wiesz, co tutaj musisz robić? Wpuszczamy do środka i zobaczymy, z kim tutaj mamy do czynienia. Jakiś lud w ogóle, jakaś babka, to jest mega dziwna. O, i właśnie ona tutaj przyszła! No, siemanko, szanowanko, z tej strony Dominik. No, welcome back! That's not my neighbor. Panie moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny w sąsiada. Jednakże nie jest to siema sąsiad, tylko to jest ten typ, który przychodzi do mnie i chce, żebym go wpuścił na osiedle, ale on może być mega przebrany. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mamy najnowszy update, w którym to twórca tej gierki dodał bardzo dużo ciekawych postaci, w tym Springtrapa ze FNAF-a. A wy, jeżeli chcecie więcej That's not my neighbor, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał takie gierki, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag Springtrap. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję ci bardzo serdecznie, a Otrzasek, Staś oraz Szymek Klim za te trzy piękne fanarty, bądź też mamy. Pozdrawiam! No a teraz... Juniorku, uważaj na twojego sąsiada, bo może cię zakopie pod ziemią jak siema sąsiad, lol. Lecimy z tym, bebe. Dobra, klikamy play i mamy arcade mode, ale mamy też nightmare mode. Not recommended for new players, ale my już sobie w to graliśmy kilka razy. Doppelgangers kill you immediately after you let them in. Czyli jeżeli się pomylimy, od razu nas zabija. Wait! Something is wrong with the neighbors. Coś jest nie tak z sąsiadami. Chester is back and it's evil. Chester powrócił i jest mega taki... Diablo. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Jak sami widzicie, mamy tu jakieś oczka i tak dalej. You know the drill. Wiesz, co trzeba robić. Wszędzie tu jakaś krew. 1955. Kogo dzisiaj musimy wpuścić? Oj, na wstępie przyszedł od razu Springtrap, widzieliście to? Greetings, mortal. No fajnie wyglądasz, naprawdę. Springtrap, jesteś bardzo ładny, bardzo fajny, jednakże nazywasz się Orcus Dispater. Czy to od tyłu oznacza retap, seed, coś tam? Nie, niestety nie. F0301, moi drodzy, musimy dobrze mu się przypatrzeć. Ma takie świecące oczka, ma tutaj taki nosek, tutaj taki uśmiech. Tutaj oczywiście kable mu wystają. F0301. Orcus Dispater. ID number kończy się na 964. I on mi tutaj od razu dał 964. Mamy naklejkę DDD. Orcus Dispater. I patrzymy od razu, czy to jest rzeczywiście on. Collect skins. Where's the mask? Ma maskę ubraną. Bright eyes, świecące oczy. Long smile, dark skin. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale wydaje mi się, że tak. Orcus Dispater, I'm a resident of this Astral Circle. I went out to look for some skins. Poszedłem szukać tutaj jakiejś skóry. Orcus Dispater, dobra, wydaje mi się, że jest chyba wszystko git. ID, appearance, entry is on today's list. Complete chest, coś tam, finally. Okej, dobra, możesz iść. Czy on mnie zabije? Jest git. Dobra, wchodzi typek, kolejny, albo też typiara. I mamy do czynienia, nie wiem w ogóle kto to jest, ale mamy greetings human, tu jest właśnie taki typek i muszę dokładnie popatrzeć, czy on ma te same znaki. Raz, dwa, trzy, cztery w dół, dwa do góry, tutaj coś takiego, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tutaj jest git, Teutates Taranis. Nie, on się nazywa Teutates Taranis, F0303, I'm a resident of this master circle, I went out to annihilate things. Gdzie on mieszka jeszcze raz? Czekajcie, F0303, w ogóle tu jest też Michael Myers. Face tattoo, serious gaze, long nose, sharp teeth, long hair. Okej, ale on mi musi też chyba zęby pokazać, co? Dobra, nie masz ID. Musimy zadać mu pytanie. Question is, here is my ID. Tu jest mój ID. Mamy pieczątkę. 294. Tutaj wyglądasz dobrze. 294. Dobra, wydaje mi się, że chyba go mogę wpuścić. Ja tutaj mam co prawda checklistę i moi drodzy, ja sobie teraz tutaj będę cały czas tutaj wypełniać dobrze, żeby nie było sceny. Chociaż on miał jakieś czerwone oczy, nie? Przypadkiem ci mnie teraz zabije, ale jednak chyba nie. Dobra, wpuszczamy następnego. No, bardzo dziwnego osiedla. Chester, hello. Last name of the man behind the true face of the mask must known to internet users.
Karolek? That's incorrect. Goodbye. Ej, spotkaliśmy Springtrapa i spotkaliśmy Chestera na samym początku tej gierki. Dobra, wpuszczam następnego. Oh my god. Greetings, human. To jesteś ty, nie? Anazaret. Anazarel. Anazaret. Anazarel. DDD. 876. FC104. 876. Small pointed nose do góry. Has 7 horns, czyli ma 7 aż rogów. Wears earrings, nosi właśnie coś takiego. 3 tattoos, 3 tatuaże. Sharp teeth. Ale nie widzę jej zębów. Raz, dwa, trzy. Czekajcie, ja muszę sobie dokładnie popatrzeć, czy ona rzeczywiście tak wygląda. Wydaje mi się, że tutaj ma to, to, to. Dobra, nosek ma taki i 7 rogów. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Jest git. I wydaje mi się, że ty jesteś chyba w porządku, co? No ja tobie przepraszam bardzo, ale muszę ci się dokładnie przyjrzeć, czy rzeczywiście masz te tatuaże takie, jakie powinnaś mieć. Czekajcie, jakby ona teraz tak oczy otworzyła i się na mnie popatrzyła. Ale jednak nie. Dobra, jest chyba git. F0104. Ona zawsze była git, ta kobieta, bo ona jest bardzo podobna do tej kobiety, która już tutaj mieszkała. Zaznaczamy checklistę, że jest wszystko git i ona sobie wchodzi, chociaż wydaje mi się, że ona chyba nie była git i mnie za chwileczkę zabije. Jednak nie. Dobra, jest git, jest okej. I kogo... Ja wiedziałem, że ona mnie zabije! Juniorku, zaraz nie wytrzymam z tego strachu. Ja też nie. Od Izabela Kowalska. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, być może jutro twój zdrowie pojawi się na odcinku. Ona coś miała nie tak. Ona coś miała nie tak, tylko musiałbym zobaczyć. No szkoda, ponieważ chciałbym tutaj zobaczyć, co ona miała nie tak. Neighbors killed Zero. Doubles you allow in. Click here to see that details. Wrong nose! Nie no, na serio? Miała zły nos? Czyli ona zamiast tak miała tak? Ja tego nie zauważyłem! Jeżeli rzeczywiście coś takiego było, dajcie znać koniecznie w komentarzu, ale jak sami widzicie, no ja niestety tego nie zauważyłem, chociaż wiedziałem, żeby przypatrzeć jej się dokładnie, ale ja się bardziej skupiłem na tych tatuażach i bardziej się skupiłem na tych rogach, czy rzeczywiście ma 7 rogów. Dobra. Greetings, human. Nie ma ciebie tutaj nigdzie. Czy to jesteś ty? Czekaj, pokaż mi tutaj. F0102. Axel Lanitro. Nie mogę do niego zadzwonić? Nie no, mam. Apartment number 2668. Jak on się w ogóle nazywał? Excel 2668. 2668. I ciekawe, co to mi teraz tutaj odpowie, nie? Hello, Barbatos speaking. Mój brat Axel is not at home. Dobra. Axel is not at home. Pokaż mi jeszcze dowód. Here is my ID. Axel Lanitro 986 DDD 986. I'm a resident. I went to torture some humans. Poszedłem torturować parę tutaj tych ludzi na mieście. F0102 15 igieł. Dotted eyebrows. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na, trzy, na, cztery, na, piętnaście. Jest git. Następnie mamy prominent chin, czyli taki zawinięty. Tired eyes, zmęczone oczy i sharp teeth. Zmęczone oczy. A czy jego nos tutaj pasuje? Ja dokładnie też będę teraz patrzał, czy ten jego nos pasuje. Wydaje mi się, że jest git. Dobra, właśnie. On mnie teraz zabije, prawda? Nie zabił mnie. Co mu nie pasowało? No przecież tego Axela nie było w domu. Axela, czy jak on się tam nazywał. Co on tu miał? Wrong eyebrows. No przecież miał dotet chyba, nie? No ja się specjalnie na to patrzałem. Juniorku, zamiast na gulasz, to chodź na pomidorówkę. Do babci bym poszedł. Od Black Soncio. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Klikamy jeszcze raz play again. I moi drodzy, my to musimy teraz przejść, nie? Ja go tutaj od razu wpuszczam, oczywiście ten gościu musi stąd wyjść, you know that drill. Wiesz, co tutaj musisz robić, wpuszczamy do środka i zobaczymy, z kim tutaj mamy do czynienia. Jakiś lud w ogóle, jakaś babka, ta jest mega dziwna. O, i właśnie ona tutaj przyszła, greetings human. Szkoda, że tego się przesunąć nie da. Ale no dobra, ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć zębów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć zębów. Oczy masz takie. Nos masz taki. Tu masz to.
tu masz to, tu jest git, tu opaska, tu tamto. Okej, jak ty się nazywasz? Ishtar Ereskigal. Ishtar Ereskigal. 896. Ishtar Ereskigal. Tu masz pieczątkę. Tu masz pieczątkę. I ty mieszkasz F0302. I'm a resident. My apartment is O2 on the third floor. O2 on the third floor. 302. Ishtar Ereskigal. 896. Long nose. Long smile. Round hair, curly hair, big eyes. Wydaje mi się, że to ona tutaj pasuje, bo ma też taki uśmiech, to jest git. Powinno być chyba spoko. Miejmy nadzieję, że dobrze zrobiłem teraz, żeby nie było sceny. Czy wy sobie jaja robicie? No o co chodzi? No przecież było wszystko git chyba, nie? Co tutaj znowu nie pasowało? Tylko mi teraz nie mów, że był zły uśmiech. Fake DDD, loco. Przecież ja patrzałem na to! Łaś! Siema! Greetings, human. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej. Quacil utaus. Quacil utaus. DDD. Musi iść do góry chyba, nie? Te DDD jest do góry. Quacil utaus. 463. A czemu ona ma tutaj coś takiego? A tego chyba nie powinno być. Nie no, ma chyba coś takiego. Quacil utaus. F0204. I went out to provoke misfortunes. DDD. Quacil utaus. F0204. Quacil utaus 463. Nine eyes levituje, has a halo, speaks telepathically. Czyli mówi telepatycznie. 463. Czy ja też muszę sprawdzić, czy ona rzeczywiście ze mną rozmawia telepatycznie? ID, appearance, entry request, today's list. Finally. Ona mnie zabije na banknie. Znowu tutaj coś źle było. Na 1000%, bo ja nie wierzę, że nie. Jednak było git. Co to dostałem? Dostałem jakiegoś achievementa, ale jeszcze nie wiem jakiego. Co to jest? Don't trust them. Nie ufaj im. DDD przekreślone. Wiecie co? Sites Google View DDD Secrets? Okej, okay, mamy coś nowego. Itin, ITV, coś tam. I razy W równa się O. T razy I równa się N. No to jest to samo tu. Co on mi tutaj chce przekazać, ziomek stary? Ale dostaliśmy jakiegoś achievementa. Jeżeli wiecie, co to był za achievement, dajcie znać koniecznie w komentarzu, a ja nadal tutaj próbuję wpuść... Ale ja ciebie wpuszczałem przed chwileczką, Quacil utaus. Ona się nie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Coś tutaj u niej nie pasuje. Ja już ją wpuściłem przed chwileczką. Quacil utaus. Patrz, DDD. O, fake! Fake! Widzę fake! Bo muszą być takie trzy, widzisz? A ona ma tutaj takie dwa. Więc podnoszę słuchawkę. 3, 3, 1, 2. Let's go. You have contacted the DDD. Nie wszystko spoko. Cleaning protocol completed. Teraz doppelganger nie zagrozi mi, bo pamiętajcie, że ja muszę tutaj... Wiecie co? Ja w ogóle sobie zrobię coś takiego, że ja sobie zapiszę to. Ja sobie zrobię tak, jak ja to robiłem kiedyś. Że będę wiedział, kogo ja już tutaj wpuściłem, a kogo nie. Poczekaj, ziomek, ponieważ ja muszę mieć tutaj taką ściągawkę. To jest najlepsze, co może być. Tutaj ta Quacil utaus już sobie weszła, więc jest git. Mamy teraz typiarza, który nazywa się Barbatos Barrabam i on mieszka na F0102. Patrzę teraz na jego tatuaże, czy się zgadzają i wydaje mi się, że jest tak. Tutaj jest git, tu to, tutaj ma takie zębiska, więc jest w porządku. Tutaj JG jakieś napisane, teraz patrzymy na nosek, tutaj raz, dwa, trzy, świecące oczka. Małe uszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na czternaście, piętnaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na czternaście, piętnaście. Niby się wszystko zgadza, patrzymy teraz na znaczek DDD. I'm a resident of this astral circle, I went out to hunt some humans, czyli poszedł polować na ludzi. F0102, znaczek DDD jest w porządku. F0102 on mieszka, nie? F0102. Mamy tego Barbatosa. 989, 15 turns, small nose,
powinno pasować. Two Tattoos ma dwa tatuaże, Big Teeth, wielkie zębiska i Small Eyes i malutkie oczka. 989. Mamy tutaj 989, 896, 896. Dobra, powinno być chyba spoko, tak mi się wydaje, ale jeżeli nie, to mi napisze, co ja znowu zrobiłem źle. Dobra, rączki się nie pojawiają, więc było git. O, teraz mamy jakąś taką kobietę. Greetings human. I teraz przyszła pani, która się powinna nazywać Azanami Yomi. I teraz tak, ja już widzę, nie masz ID, więc bym chciał ID. Here is my ID. Znaczek DDD, 3-3. I tak, Izanami Yomi. Yoni. Izanami Yomi się powinna się nazywać, a nie Yoni. Yoni, patrz, F0304, Yomi, ty się nazywasz Yomi, a nie Yoni, więc ja klikam danger i moi drodzy, 3, 3, 1 i 2. I teraz dzwonimy po DDD, reporter, i teraz przyjadą i zneutralizują tego doppelgängera, który nie nazywa się Yomi, tylko Yoni. Cleaning protocol completed. Ja się w ogóle też zastanawiam, czy jak ja bym zabił człowieka, to czy od razu by mnie zabili też może? No nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ale jak sami widzicie, musimy tutaj też uważać właśnie na imiona i nazwiska. Dzień dobry, pani Lilith, Lilitu, Lilith. Lilith, Lilitu, Lilith. DDD. Pasuje. Lilith, Lilitu, Lilith. F0104. My apartment is number 4 on the first floor. F0104. Lilith, Lilitu, Lilith. 172 725. 172 725. 5271. Tu jeszcze coś musi być. 52. Ja już widzę, że ona ID numer ma inny. Ja już widziałem na początku, że on jest za krótki. 172 535 2717. A tego 535 tu nie ma. Widzisz? Doppelganger. Doppelganger. Muszę wam powiedzieć, że nawet musimy patrzeć na takie ID numery, żeby było wszystko git, żeby wszystko pasowało, bo jak nie będzie pasować, no to będzie taka troszeczkę lipa, nie? Dobra, dzwonimy. You have contacted the DDD. Zadzwoniliśmy. Cleaning protocol is now completed. Udało się. You can continue your job. Ja tutaj otworzyłem drzwi, ale chyba nikt nie wchodzi z tego, co mi się wydaje. Po raz kolejny ktoś otworzył drzwi. Mamy jeszcze 2, 4, 5. W tym springtrapa gościa, żeby tutaj przyszedł. Jan Luo Wang Diu. Ona się nazywa Jan, a nie Yun, patrz. Jan ona się powinna nazywać. Ja nie mogę psychicznie wytrzymać z tymi doppelgängerami. Ale wydaje mi się, że z racji tego, iż ja teraz miałem tyle tych doppelgängerów, to wydaje mi się, że za chwileczkę jak zaczną przychodzić te wszystkie postaci, to będą właśnie postaci, które powinny być prawdziwe. You have contacted the DDD. Nie zgadzało się tam imię. Cleaning protocol completed, you can continue your job. I teraz wpuszczamy kolejne osoby. Już pani Jan i pani Lilith i pani Quachil przyszły. O, i znowu tutaj przyszła, widzicie? Greetings human. Po pierwsze, dawaj mi od razu ID. Jan Luo Wang Diju. DDD. Pasuje. Jan Luo Wang Diju. F0103. My apartment is number 1 on the third floor. Okej, tu pasuje. F0301. Small nose mamy. Teeth in the cheeks. Thin eyebrows. No pupils. Sharp teeth. 798-654-466. 798-654-298-466. Okej, tu na razie wszystko pasuje. Ja teraz popatrzę sobie, czy ty wyglądasz idealnie. Tu masz ząbki, tu masz taki znaczek, tu masz taki znaczek. Tutaj masz taki nos i powinno być chyba wszystko git, checklista. Okej, okay, finally. Czy ona mnie teraz zabije? Dobra, jest git. Przyszedł znowu ten. Tylko ja nie wiem, co mu jeszcze odpowiedzieć. Jeżeli już wiecie, znacie pytania, no ja tutaj mu mogę last name of the man behind the true face. You. Może odpowiemy mu you? Submit? That's incorrect. No nie wiem. To znowu będzie trzeba popatrzeć, co my tutaj musimy wpisać, to jest takie troszeczkę głupie, że on się pojawia i tak naprawdę na internecie pisał, to trzeba mu wpisać i wtedy wiedzieliśmy, bo w tej gierce nie było widać, co ten. I za nami Yomi, patrzcie, po pierwsze dałem mi od razu entry request. Here's my entry request. I za nami Yomi. I za nami
Yomi. DDD Operator działa, tu wszystko git. 235532. 235532. 235532. 689986. 689986. Dobra, pasuje. Patrzymy teraz na entry request i za nami Yomi. My apartment is 4 on the third floor. Dobra, i teraz ja się przypatrzę. Widzę, że masz tutaj jakiś podbródek. I co my mamy na temat tej osoby? Long hair, długie włosy, big nose, wielki nos, round chin, czyli okrągła właśnie tutaj podbródek, czy też, no to tutaj, pale face. Wydaje mi się, że powinno być git. Ja zaznaczam ci na checkliście, że jednak jest wszystko w porządku, finally, więc możesz iść. Ona tam nie miała żadnego fejkowego DDD, prawda? Zresztą ona tutaj już raz przyszła. Fejkowa. Coś u ciebie nie pasuje. Coś u ciebie nie pasuje. Jan Luo Wang Diu. Jan Luo Wang Diu. Coś tu u niej jest nie tak, że to jest DDD reporter, nie? My apartment is number one on the third floor. Jan Luo Wang Diu. Ale ty już weszłaś raz, bo ja ciebie skreśliłem. Coś u ciebie nie pasuje. Tylko ja jeszcze nie wiem co. Niby tutaj wszystko gra. Tu jest DDD Reporter, tu jest DDD Reporter F0301. No co jest teraz grane? Princess of Death, czyli Księżniczka Śmierci. Ja się próbuję przypatrzeć, co tu jest nie tak, skoro ona już weszła i mieliśmy wszystko dobrze. Co u niej jest nie tak? Coś, co nie działa. Ja mogę nawet do niej zadzwonić. Patrzcie. 1425. Ja dzwonię teraz na numer 1425, bo ja już ją przecież wpuszczałem. Ja nawet sobie ją zakreśliłem, że ona już weszła. Ale zadzwonimy jeszcze raz, jak ona powie Jan Luo Wang Diu is here speaking, to oznacza, że ona jest. Przecież wpuszczałem ją, no widzicie? Co ona ma nie tak? Orkus is not at home. Nie ma Orkusa, ale ja jestem. Coś tu nie działa. No, ja nie umiem tego zauważyć, co tu jest nie tak. Czy to, że tu ona ma tutaj taką krew? No nie wiem. Jan Luo Wang Diu. Mi się wydaje, że ten numer tutaj nie będzie pasował. 798-466. 798-466. 654-298. 654-298. Ja nie mogę, ty. To jest doppelganger, ale co tu jest nie tak, że to nie działa? Jan Luo Wang Diu. Naprawdę, nie mam żadnego pojęcia. Nie mam żadnego pojęcia, o co w tym chodzi, ale ja wiem, że ty jesteś doppelgangerem. Mimo, że nie widzę gdzie, to ty jesteś tym doppelgangerem. Możliwe, że po prostu masz źle oczy pomalowane. No trudno. Ja wiem, że ona jest dobrze, ja ją wpuściłem. Tamto, co ona była, to nie był doppelganger, ale ona właśnie może być doppelgangerem. No chyba, że później mi napiszą, że jednak to był jakiś człowiek czy coś takiego. Dzwonimy, you have contacted the DDD. Zadzwoniliśmy do nich. Cleaning protocol is now completed. Wpuszczamy następną osobę, you can continue your job. Jakbyśmy w sumie zabili chyba normalną osobę, znaczy takiego potworeksa, to chyba tak czy siak byśmy to przegrali. Dobra, przyszła Lilith. Lilith to Lilith. Greetings, human. Nie masz ID i entry request. Here is my ID. Lilith. Lilith to Lilith. Tu jest git. Lilith, Lilith tu, Lilith. My apartment is number 4 on the first floor. No to ja wiem. I teraz jak ona wygląda? Tu ma to, tu ma kolczyki. Masz takie kolczyki, tu masz to 4. Masz taki nosek do góry, masz dwa zęby wystające, ale ja nie wiem przypadkiem, czy to one pasują mi do tego rysopisu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Czy ja już ją wpuszczałem? Small pointed nose, no jest do góry. I wcześniej tutaj na tym nosie się poległem. Pointed ears, wears earrings, five tattooed eyes, has fangs. Okej, okay, no pasuje chyba, nie? Ja jej wcześniej nie wpuszczałem, bo tutaj chyba to DDD nie pasowało, nie? 172, 725. 172, 725. 535, 271. 535, 271. Pasuje chyba, nie? Jest git. Lilith? Lilithu? Lilith. No dobra, ja ją wpuszczam. Ja ją wpuszczam, nie? Chociaż nie podobało mi się to,
że ona mi nie dała tego... tych papierków. One zawsze dawały na początku papierki. Wpuścić czy nie wpuścić? Daj znać koniecznie w komentarzu, bo teraz nie wiem co zrobić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pointed nose, do góry. Tu jest tak, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wpuszczam ją. Czekaj, czy mnie zabije. Dobra, weszła. Jest git. Siemanko, to jest ten gościu, który pracował jako mleczarz. Jog? Dawaj mi ID od razu, człowieku. No. Here is my ID. Jog? Sot? Hot. Jog? Sot? Hot. Tak się nazywa. Znaczek pasuje. Znaczek pasuje. Jog? Sot? Hot. My apartment is number 4 on the second floor. 204. Jog? Sot? Hot. Jog? Sot? Hot. Okej. Okay. ID number vampir. To jest vampir. Long nose, długi nos. Nose ring, czyli ma coś w nosie. Shaded eyes, czyli podkrążone oczy. Short hair, krótkie włosy i has fangs. Fangs to są chyba... nie wiem co dokładnie, ale mamy tak, dwa zębiska. Pasuje, tu masz to, podkrążone oczy. Fangs to jest chyba to, chociaż nie jestem w 100% pewien. Ale tu jest w ogóle jakiś tatuaż, który nie mam żadnego pojęcia, czy powinien się pojawić. Chyba tak. F0204, zobaczymy. No on tutaj nie ma żadnego tatuażu, ale to jest chyba ubiór od niego. I sprawdzimy jeszcze 689823. 68, jak tutaj było? 689823. 689823. 547464. 547464. 547464. Jog Sothot. Jog Sothot. Jog Sothot. Sprawdzimy ci jeszcze oczy. Okej, okay, tu pasuje. Ja sobie patrzę na boku, bo ja mam tutaj też ściągawkę. Jeżeli ja go wpuszczę, to zostanie mi jeszcze tylko i wyłącznie Springtrap i wtedy udało nam się przejść Nightmare Mode. I ja, moi drodzy, chyba zrobię tak, finally, że ja go wpuszczę, chyba wiecie. Ja się jeszcze dokładnie zastanawiam, czy ma dobrze rysy. Tutaj jest to, tu jest git. I powinno być chyba w porządku, nie? Dobra. Jog Sot Hot. Springtrap. Ja wiedziałem, że teraz Springtrap przyjdzie, nie? Bo jeszcze on mi został, tylko i wyłącznie. A z racji tego, że już dużo było tych doppelgangerów, to my musimy mu się teraz idealnie przypatrzeć. Orcus Dispater. Dispater. Orcus Dispater. F0301 pasuje. Tutaj ten znaczek DDD pasuje. Tutaj ten znaczek DDD pasuje. I teraz tak, sprawdzamy ID number 632964. 632964. 525984. 525984. Tu jest git. Patrzymy teraz dalej. I ty masz tak. Świecące oczy jest git. Nosek. Uśmiechnięte zęby. I tu jakiś wystający kabel, tu jakiś wystający kabel, tutaj trzy wystające kable. I sprawdzimy jeszcze, co my możemy powiedzieć na twój temat. Wears a mask, nosi maskę, no to już wiemy. Bright eyes, świecące oczy, long smile i dark skin. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery zęby, raz, dwa, trzy, cztery zęby, raz, dwa, trzy, cztery zęby. Okej. Okay. Tutaj ci idzie tak kabelek. Wydaje mi się, że jesteś chyba git. DDD. DDD. I'm a resident of this astral circle. My apartment is number 1 on the third floor. To tutaj też trzeba przeczytać, bo raz miałem coś takiego, że napisał, że mamy apartament na pierwszym piętrze, drugie mieszkanie, a tak naprawdę powinno być na odwrót. Więc tutaj też patrzę. Orcus Dispater. Wydaje mi się, że jesteś git. Finally. Czy mogę ci zaufać? Czy mogę ci zaufać? Czy mogę ci zaufać? Let's go! Let's go! To będziesz ty, prawdziwy człowiek. Clown. Do you want to play a game? Chcesz zagrać w gierkę?
Jest, to jest ten clown z tej gry. Od twórcy tej gry właśnie. Wherever you let's play, first let me clean the table. Alright, now pay close attention because I will only explain the rules once. Raz ci wytłumaczę, o to w tym chodzi. We'll play with cards, the winner is the one who runs out of cards. Okay. We'll take turns and can only use the card per turn. Only a card greater than or equal to the one can be used. No dobra, niech będzie. Or any of them will cards G, K, A, those cards can always be played. Any card beats a wild card. No dobra, już wiem. C table. 8? No to już tam, nie wiem, tego. C table. Joker. 6. Szóstka serce, nie? Król serce. 6 coś tam. 10? Przegrałem chyba. Przegrałem. Ją mnie zabije? Czy nie? I start this round. Ja nie wiem w ogóle, o co w tym chodzi. Ale mamy królową. Joker, znaczy ten. I nie mogę nic zrobić, no ja nie wytrzymam, ty. Game over. Nie, no nie gadaj, że mi wszedł i przegrałem, ty. Doppels captured 5. Neighbors killed 0. Doppels yellow and 0. Nightmare wins. Click here to see details. No patrz, no przecież. No przecież ja wygrałem. No ale on mnie zabił, bo to był ten. Nie mogę psychicznie wytrzymać. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z That's Not My Neighbor podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na duże. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!